Siemano, Cymon, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruga. Lecimy teraz do Xardasa, żeby nam kurwa oczyścił miecza Beliara. I no, nie dość. Dobrze, że cię widzę. Jego siemo. Musisz mi pomóc. Kurwa, jak zawsze. Co za strój? Co to za strój? Kupiłem go od napotkanego handlarza. Przecież strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do miasta. Poza tym nie chcę, się, żeby kurwa cały świat wiedział, skąd wraca. Nie głupi pomysł. Też tak myślę. Ale chociaż pozbyłem się stroju cienia, nadal jestem tym, kim byłem w kolonii. Będę się lepiej trzymać od tego. I wiąże tak, kurwa, z tym miastem pewnie wielkie. No użyłeś, kurwa, cebulę i chuj. Czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? No stoisz na górze. Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem. A nie mam dość złota. A pochuj ci, kurwa, do górnego miasta. A, bo ty, kurwa, pewnie sędzie. Sędziego chcesz, kurwa, ujebać. W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Jak to, kurwa? Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Ciekawe, gdzie, kurwa, są. Dobra, kurwa, przyniosę ci. Pomogę ci. Może, nie wiem. Gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się... Kurwa, lokatę zajebał. Pod ziemię. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. Kurwa, łatwo ci powiedzieć. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Nie musisz komentować, dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Kurwa. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymać! To mi wystarczy. Gdybyś, kurwa, nie był Diego, to bym, kurwa, podpierdolił. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mam na... No to, kurwa, ja ci tutaj pomagam, a ty chamie jeden prostaku. Co? Będę się lepiej trzymać od tego zdania. Daj, kurwa, weź. Jego tyle, kurwa, lat, tyle lat, kurwa, razem, a ty co? O, jest, kurwa, o, kapturzony, kurwa, mnich. O kurwa, ilu ich? To kurwa pojebało? Kurwa. Ameby, kurwa, pączkują się, rozmnażają, kurwa, poprzez powielanie. Dobra, chodź tu, kurwa. Dobra, kurwa, pomiń. Koniec. No wyjdzie na to, że będę, kurwa, musiał ich pominąć. Bo kurwa... Jezu, kurwa, no napierdam go, kurwa, po kasku, kurwa, tnego na wszystkie sposoby. Kurwa, low kicka na pizdę mu wypierdalam, a ten, kurwa, nic. A kurwa, ja mam swoje sposoby, kurwa, tajne techniki, kurwa, mistrzów Shaolin. Kurwa, pasominę. Papat, kurwa, na to. To, kurwa, głupio wam się pewnie teraz zrobiło, co? No jak, kurwa. Kurwa, ja bym się wkurwił, jakby tutaj na polu gdzieś, kurwa, jeszcze siedział jakiś kutas. I cyk, kurwa. A mogę na to skoczyć? A nie mogę. Kurwa, skam. Dobra, kurwa, bezpiecznie, kurwa, iść bokiem, jak, kurwa, tą ścieżką. O, mówiłem, kurwa, bo kolejny, kurwa, kutas się kampi, kurwa, w czekach. Dobra, na pewno jest kapliczka Beliara. Gdzie? U Xardasa na wieży. Jebany sobie zajebał, kurwa, statuetkę. No ale jak tutaj, kurwa, dziś będzie, to się zajebia, co nie zajebia, bo tutaj, kurwa, nie ma jak
Nawet boka mam minus, teraz może i mam, ale... Tam w przesmyku dalej to nie będę miał. Chyba się przyfrunę. O kurwa. Są wargi? Ty kurwa, papik. Co ty tutaj robisz? O kurwa. Ty, ale ja masz kurwa swoją postać? Dobra, ja mam kurwa sposób na nich. Kolejna tajna technika Shaolin, kurwa. Patrzcie kurwa na to, patrzcie kurwa na to. Czy to jest pełny? Nie. Zębate ziele, kurwa. Pierdalam i zapierdalam. Kurwa low kick. Salto. I mnie to kurwa nigdy nie było. Mnie to kurwa nigdy nie było. No mam nadzieję, że kurwa sobie już odpuścili. O kurwa! Nie, nie odpuścili. Ała, ała, kurwa, no wypierdalaj. A kurwa. A nie tu. Proszę, żeby nie szli za mną. Co kurwa? Lubię wam teraz, kurwa. Kurwa, na ręcznym, bokiem, kurwa. O, o, właśnie tu. Właśnie tu. O kurwa. Jezu, ja myślałem, że kurwa jakiś typ stoi, a to kurwa, nie wiem, posąg, kurwa, szkielet. Wypchał się, kurwa. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać... Kurwa, wykałaczkę zdobyłem Beliara. ...znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Nie no kurwa, ja zgubić. Dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Dobra. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic. Nie zostałeś kurwa pojebanym dziadkiem, kurwa w smutnej wieży, że jest kurwa rucha wypchaną harpie. Dobrzy i cnotliwi magowie ognia nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż... 2,50 i masz to załatwione. Ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostanie. Dobra, 3,50. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce... Kurwa, przez chwilę mi się wydawało, że mam na plecach kosę, co nie? Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. Ha, zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze w człowieku, jaka kurwa, z której strony nadejdzie cios. Ścieżkami kurwa obok pobiją chyba jego tych pionków, kurwa. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. No widzisz, kurwa. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Kurwa, ja się tego nauczyłem.
Co mam teraz robić? Zanieść Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka i Nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. A ja wiem, że mu się kurwa to nie uda. Dobra, lecimy do tego posążka Beliara. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest. Siema Beliar. Jo, mordo, co tam? Ulepszy on Beliara. Modlitwa. O, zajebiście. Siwo mi dał. Dobra, gdzie jest ten szpon? Kurwa mać. Człowieku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa, bez nie w tą stronę. Dobra, idziemy teraz kurwa tych magów, kurwa, klepać po piśmie. Gdzie z wargami pewnie sobie nie dam rady, ale chuj. Ty, ale runę byś mógł mi dać do tego miejsca, ale... Zresztą pójść tak, kurwa. I tego nie dasz. Dobra, mordeczki na chwilkę, ZW. Dobra, powróciłem w chwale, kurwa. W chwale. I chuj. Musiałem odkaszlnąć, bo kurwa, też chory jestem. I chuja to dało. Jeszcze bardziej mi, kurwa, gardło drapie. Ale chuj. Dobra, poginamy. Kurwa, zajebista zabaweczka, kurwa. Dobra, na pewno zapiszemy sobie. I co, idziemy kurwa z wargami się spróbować. Teraz mam kurwa miecza. Dobra, no chodź, chodź, chodź. No kurwa. Pojedynczo bym wyjebał. Ale kurwa ni chuja nie podejdą pojedynczo. To jest kurwa ten minus. Na chuj, spróbujmy. No i mówiłem, że ni chuja nie podejdą pojedynczo. Dobra. Zobaczę ziele i do przodu, kurwa, boczkiem. Dobra, wypierdalać ode mnie. A po was jeszcze wrócę, kurwa, nie martw się. Jeszcze się, kurwy, spotkamy. Pewnie nadal mnie gonią. No, roślinka, kurwa, kusi, kusi, ale... O kurwa! To mnie zaskoczyli, kurwa. Dobra, lecimy jeszcze tutaj do tego, do Inosa. Się pomodlić może, co? Chuja pewnie mi to da, bo... O kurwa, ten szpan Beliara. O, wolę lepiej nie ryzykować jednakże. Ale zapiszemy na trójeczce. No i spróbujemy, kurwa, zabić, kurwa, tych poszukiwaczy. O, kurwa, Inoros. Widzieliście to, kurwa? O. Dawaj, dawaj, dawaj. Zajebiście. Tak właśnie, kurwa, musiał być.
Dobra, zapiszmy na trójeczce. Uleczmy się. Tak sobie pomyślałem, że chyba wpierdolę teraz wszystko w siłę. Bo no, nie ma na razie się innego uczyć, chyba że mistrza broni jednoręcznej. 25 punktów. No i tak dużo nie będzie, ale zawsze coś. Oj, chyba kurwa tej ptyszki chyba nie... O, wytrwałem. Dobra, idzie tutaj. Leczenie. Zapisz. Pięteczka. O kurwa, tu jest dwóch! Jebany kurwa, za jakim chudym drzewkiem się schował skurwysyn. Ale kurwa! Nie idą za mną. Dobra, teraz kurwa się będzie działo. Patrz kurwa, patrz. I kurwa znienacka, kurwa. I kurwa pierdolni. Ej, ale kurwa zabiłem go i kurwa mnie zabił, co nie? Fajnie. Ale pierwszego zabiłem i kurwa jeszcze mnie przypierdolił, kurwa. O, low kicka na pizdę. Dobra, ja tu będę musiał czekać, bo... A kurwa, teraz z tej perspektywy go widać. Ale tak to kurwa wcześniej go nie widziałem, naprawdę. Dobra, może już ten... No dobra, skończ pierdolić, kurwa. Nawet mi kurwa nie uderzył. No ty też kurwa zagaił do mnie. A wcześniej kurwa nie gadał. Dobra, kurwa, teraz to pizdeczki możecie mi, kurwa, pociągać. No tylko, kurwa, pizdeczka trochę jest z tym, że wargi mnie zabijają, ale chuj. Kamienie teleportacyjne, ale to zrobiłem. Strasznie. Dobra, mamy. Dobra, lecimy do Lorda Hagena. I później do klasztoru. Przecież wiadomo o tym od dawna. Patrzcie kurwa, jaki miecz. Widzisz, kurwa, mój się mieni kurwa dymem czarnym. Czy chuj mi czym. A twój kurwa nie. Jakieś wie. No dobra. To jest ten Lord Hagen? Tak, tak, tak. No tak. To jest misja Joe.
Kurwa, będziemy musieli poświęcić odcinek. Będę musiał poświęcić odcinek i... I co? I spróbować ogarnąć... Nie musisz mi tego mówić. Te zadania jakieś poboczne i tak dalej. Bo mam ich od chuja, a to też jest od chuja expa. Oj, w sumie idziemy oddać skóry, bo mam też ich w pizdę. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie wiadomo już, komu można ufać. Bosper, mój przyjaciel. Gdzie się szwenda? Dobra, pierdol tam. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... Mam dla ciebie kilka skór. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Owcze skóry? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? Te bez... O! Nawet skóra cieniostwora! A widzisz, kurwa. Takie są sporo... A co to za skóra? Zdarłem ją z trolla. Co? To jest warte małą fortunę. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. A widzisz, kurwa. Ile mam hajsu? Kurwa, 6 koła. Panie. Czekaj. Co ja bym chciał jeszcze sportowego? Chyba relację w burdelu tam zdać. Że znalazłem tam ich koleżankę. O, warka. Najpierw musisz... Jeśli to nic ciekawego. Także wyjebano. Coś bym tutaj mógł zrobić? No chyba nic. Ewentualnie idzie do tych kanałów, ale mówię, to już ogarniemy sobie na spokojnie później. Ale wiem, co jeszcze mogę zrobić. Dziś kupić jakby potki na speeda, jeżeli będzie miał. To z miłą chęcią przygarnę trochę ich. Bo do górnego miasta mi się już nie chce iść po te potki, ale... I po te, kurwa, śledzie jakieś pojebane będę musiał iść do tego. Hej. Jeszcze do Jarkendaru. O, są. Dobra. I tutaj coś... Uje. Ciekawego więcej nie ma. A, teraz do klasztoru poginamy, dobra. Sorry. O, wiem, gdzie jeszcze możemy iść. Zajebiście. Ale ja to, kurwa, jestem mądry jednak. No i Valentino mieliśmy wpierdolić jeszcze. A to dopiero w nocy. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Kurwa, pijawka jebana. Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 250 monet. Ile, kurwa? Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy. O kurwa, teraz się ceni jebany. Czy jesteś gotowy? To kurwa, się z tekstu, warte było tego. Musisz swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują cię. To wszystko. Nieźle, kurwa. Nie widzę nic więcej. I za to skurwa 250 zł pojechało. Monet, kurwa, policzyłeś. Mieszkańcy Korinis. Ja pierdolę. Kurwa, ja zamiast ratować tej, kurwa, świat, to ja, kurwa, po prostu sobie ten... ogarnę.
co ogarnę. A, będę wróżył, kurwa. W sposób i chuj. Lepiej na to wyjdę, kurwa, jak na ratowanie świata. Jeszcze ogarniemy, spróbujemy tego orka zabić. Tutaj po lewo. To aktywujemy kamień. Teleportacyjny. Ale nie. Kurwa, ona pierdala pierdolami. No i zajebiście ogarnięte. No skrzyneczkę oczywiście, kurwa, że otworzę. Za pierwszy, kurwa. Czy wytrychy? Ale chuj nie. Nic ciekawego. Dobra, i poginamy teraz. No kurwa, jestem ekspy. Jeszcze trochę. Tutaj będziemy mieli jeszcze na pewno oponenta do wyjebania, nawet nie jednego. Pytanie, gdzie on teraz jest? On chodzi kurwa gdzieś tutaj. O, jest tam, kurwa. Czeka na wpierdol. No to kurwa, no mnie wkurwia to, że nie mogę pominąć tej cutscenki. Więc cutscenki, no dialogu tego. Zajebiście. Kurwa, ile oni złot mają przy sobie? Szczerze to nie przypominam sobie, żeby kurwa mieli tyle hajsu przy sobie. Ciekawe kurwa, skąd to mają, kurwa, złodzieje. Na pewno, kurwa, podjebali. Dobra, na chwilkę za dwóch. Wróciłem. No na pewno będzie, kurwa, jeszcze naszpikowany ich po drodze. Dlatego potki na speeda nie piję. Punkty po lewo na pewno jeszcze będzie jeden. O, właśnie ten. O kurwa mać. Już kurwa wpierdol tym piorunem. Się namachałem, kurwa. Tu chyba będzie spokój jak na razie, ale później i tak kurwa wypierdoli na tej ścieżce, no kurwa. Nie narzekam od darmowy exp, ale mogli być kurwa trochę słabsi. Nie ukrywam, że kurwa by była kurwa przyjemniejsza walka z nimi, jakby kurwa trochę słabsi by byli. Chociaż kurwa jak gra jest za łatwa, to też nie dobrze. I cyk w lewo. I cyk kurwa może na drugą stronę. No kurwa jebany, kurwa oczy z tyłu głowy, obrócił się. Zdążył mi kurwa jebnąć? Ja go kurwa spamuję tymi atakami, a on kurwa mnie napierdala i tak. Gdzie to ma tutaj kurwa sens? Ślepie kurwa to byli wojownicy. Kurwa nie krasz, bo się przestraszyły. O. No cześć, mogę cię zjeść. Nic. Dawaj kurwa, wszystko. Thank you.
Dobra, możemy oczyścić. Hej. Nie chcę chuj w dupę. No chuj ci w dupę, chamie jeden. Przez tak. No myślę, że to już ich nie będzie. Myślałem, że kurwa tam stoi. Ej ty. Byłeś kiedyś w klasztorze? Nie. Może. A czemu pytasz? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi? Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwię na tej wyspie. Oj, kurwa, biedak. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? Jak nie spróbujesz się nie robić? Nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. Lepiej zejść z drogi. Bez obaw. Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. Dobra, idziemy. Poginamy. Fajny most. O, Milton. Siema, mord. Jak tam, kurwa? Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. Nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Naraziłbym się bez najwyższej względu, kurwa, na te lata. Bez upoważnienia moich zwierzchników nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Mam tu list od Lorda Hagena. Pokaż. No dobrze. Masz tu klucz do klasztoru. Pyrokara znajdziesz w świątyni. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców... Wiesz może... Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. Jak udało mu się z niego wydostać? Musiałem trochę okłamać Garonda i w końcu wycofał wszystkie oskarżenia. Tylko no to będzie nasza tajemnica, jasne? W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do... Lepiej nie wchodź im w drogę. Tak, już kilka wyjebańczyk. Dobra, kurwa, otwierajcie bramę, kurwa. Siema, skurwysyn. Tak, nic nie pyta. Nie można na tym polegać. Zapisz. Dwójeczka. Siema, Pyro. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla? Niestety, nie ma, kurwa. Wydobyli ludzie Garonda. Nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste. W mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje. Kurwa, niech przyśle ty, kurwa. Trzy, cztery koła ludzi. Zdechowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. I tyle. Tak wiem. To poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj. No nie tylko, bo na rynku, kurwa, jeszcze Korinis. Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Kurwa, runa. Pamiętaj, od twojej silnej woli zależą teraz losy nas wszystkich. Dobra.
Złe siły zawładnęły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Tak za pamięć. Mogę, jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi Inosa. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. Co kurwa? Dobrze. O ty kurwa, jebana pazerna świnio. Masz, wypij to. Niech miłosierdzie Inosa będzie... Przybywam po oko Inosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. No. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Szykuję, pierdol. Oko Inosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. I ty się, kurwa, tak siedzisz, co nie? Najpotężniejszy artefakt, kurwa, prawie że... Siła cechuje niezwykłą przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Petrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy i narażony na kuszenie ze strony złego. Udało wam się ustalić, dokąd zbiegł? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali święty amulet. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. Nie no, zajebiście. Fajnie. Nie tak szybko. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Najemnik taki jak ty byłby tu bardzo przydatny. To kogo mam zlikwidować? Na Inosa. Nikogo. Ta sprawa wymaga nieco delikatności, nie rozwiązań siłowych. Kurwa, to kusi najemnik. Alchemik z górnego miasta dopuścił się poważnych przestępstw i musi zostać ukarany. Mimo to odmawia stawienia się w klasztorze na swój proces. Przyprowadź go tutaj. Ja nie ma znaczenia, jak tego dokonasz. Za swe starania zostaniesz być, oczywiście odpowiednio wynagrodzony. Żaden problem. Zajmę się tym. Doskonale. Do zobaczenia za kilka dni. Dobra. Czy chciałbyś odejść? Jeszcze jedno. O kurwa. Trzymaj się z dala od przydrożnych kapliczek. Doszły nas wieści o tym, jakoby zostały one zbezczeszczone. Trudno przewidzieć, czym skończyłoby się skorzystanie z ich mocy. Ten problem jednak nie powinien cię interesować. To zadanie dla paladynów. Ja pierdolę. A ty coś mi powiesz? Jakieś wieści? Nie. Nic, czym... Kurwa, jeden. Jeden kurwa normalny. Mi kurwa dupy nie truje. Dobra, mordeczki, jest już 40 minuta nagrania. Ja jutro idę do pracy na rano. Tak więc dzięki wam, mordeczki, za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapeczkę, subika oraz komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie taką miłą pamiątkę po sobie. W następnym odcinku rozpierdolimy cały system. I kurwa, wyruchamy oko i noc. Nie no, kurwa, jajce. Ale zapraszam do oglądania poprzednich oraz poprzednich odcinków oraz następnego odcinka. Oraz tego. Dobra, dzięki mordeczki, dzięki mordeczki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć, siema.